Cześć! W dzisiejszym odcinku z cyklu Pan od francuskiego uczy wymowy przyjrzymy się dźwiękom nosowym, które istnieją też w języku polskim, choć brzmią nieco inaczej. W normie współczesnego języka francuskiego ograniczają się one do trzech dźwięków. On, un oraz un. Dźwięk on występuje na przykład w słowie orange. Jest on bardzo podobny do polskiej głoski on w słowie mąka. Dźwięk un usłyszymy w słowie raisin. Jest on dosyć podobny do polskiego un w słowie ręka. Istnieje jednak jeszcze jeden dźwięk, którego nie ma w języku polskim. Chodzi o un, które usłyszymy w słowie citron. Trudno znaleźć odpowiednik tego dźwięku w języku polskim. Żeby go wymówić, trzeba lekko zaokrąglić usta i cofnąć język. Citron. Citron, raisin, orange. Głoski nosowe w języku francuskim pojawiają się wyłącznie w słowach, które w pisowni zawierają literę M lub N poprzedzoną samogłoską. Dźwięk on wymawiamy, kiedy w danym słowie występują takie połączenia liter. Tak jak w wyrazach croissant, plante, albo température, czy serpent. Takie połączenia liter wymawiamy jako un, tak jak vin, pain au chocolat, czy parfum. Wszystkie te rzeczy mają w pisowni połączenie liter on albo om, które zawsze wymawiamy jako un. Na przykład crayon, bonbon czy concombre. Głoskami nosowymi rządzą właśnie te ogólne zasady. Ale istnieje też kilka wyjątków. Oto najważniejsze z nich. Jeśli litery EM występują na końcu wyrazu, nie wymawiamy ich jako on, ale un. Na przykład chien, bien, européen. Pozwoli nam to uniknąć niefortunnych pomyłek. Na przykład chien, pies i chien, wkurzający. Jeśli po literce M lub N następuje samogłoska, w takim słowie w ogóle nie ma głoski nosowej. Tak jak na przykład w wyrazie fromage. W ten sposób w niektórych słowach możemy odróżnić rodzaj żeński od rodzaju męskiego. Na przykład américain, américaine, bon, bonne, musulman, musulmane. Podwójne litery M lub N wymawiamy tak jak jedno, a po nich zawsze następuje samogłoska. Dlatego w takich słowach również nie ma głoski nosowej. Na przykład anniversaire czy grammaire. A teraz czas na praktykę. Powtarzaj za mną te zdania. Il y a des gens qui mangent des cochons d'Inde. Il y a des gens qui mangent des cochons d'Inde. Une pizza, jambon, champignons, gingembre, s'il vous plaît. Une pizza, jambon, champignons, gingembre, s'il vous plaît. Le chien des voisins est bien chiant. Le chien des voisins est bien chiant. Éteins la télé et étends le linge. Éteins la télé et étends le linge. Ce vin sent très bon. Ce vin sent très bon.
Mam nadzieję, że po tej lekcji francuskie głoski nosowe nie będą dla Ciebie już takie straszne. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi filmikami, kliknij przycisk subskrybuj. Więcej francuskich ciekawostek znajdziesz na mojej stronie panodfrancuskiego.pl, na moim Facebooku i na Instagramie. Zapraszam też na kursy, które organizuję w mojej autorskiej szkole w Warszawie. Do zobaczenia!